Urok i atmosfera sielskiego spokoju to cechy wyróżniające gminę Jedlicze. Nie brak w niej śladów pięknej historii i działalności wielkich postaci. Odnaleźć tu można pamiątki bogatej w tym regionie tradycji przemysłu naftowego. Tutejsza rafineria stała się symbolem miasta, sytuując je na mapie Polski jako ważny ośrodek gospodarczy. Jednak nie tylko na przemyśle naftowym gmina Jedlicze buduje swój kapitał i swoją przyszłość. 10 lat rozwoju gminy Jedlicze. Oblicze i charakter gminy Jedlicze kształtowane są przez aktywność i kreatywność jej mieszkańców. To właśnie oni w realny sposób determinują zmiany zachodzące w gminie. Szybkość i jakość zmian jest możliwa dzięki inwestycjom, jakie są tutaj od dekady realizowane. Większość tych działań nie byłaby możliwa, gdyby nie aktywność gminy w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej. Tylko do tej pory lokalnym władzom udało się pozyskać środki unijne i zewnętrzne na kwotę blisko 50 milionów złotych. Staraniem gminy przyjęta została strategia rozwoju, która wyznacza kierunki działań na przyszłość. Duży nacisk kładzie się w niej na poprawę infrastruktury drogowej. Co roku z gminnej kasy tylko na budowę i remonty dróg przeznaczanych jest ponad 2,5 miliona złotych. Dzięki temu wyraźnie poprawił się komfort podróżowania zarówno kierowców, ale także pieszych i rowerzystów. Szereg inwestycji poprawiających oświetlenie chodników i ulic na terenie gminy przyczynia się znacząco do poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Gmina rozumie również potrzeby komunalne społeczności. W Jedliczu rozbudowano cmentarz, wybudowano nowoczesny dom przedpogrzebowy, wyremontowano zabytkową kaplicę i alejki. Odwodniono i ogrodzono nową część cmentarza oraz wybudowano parkingi. Natomiast w Potoku skomunalizowano cmentarz i dokonano remontu wielu jego elementów. Ochrona środowiska jest dla gminy priorytetem. Włączenie Jedlicza do elitarnego grona gmin zrzeszonych w Związku Gmin do Rzecza Wisłoki zaowocowało realizacją długo oczekiwanej inwestycji, jaką jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Dziś gmina jest skanalizowana w blisko 60%, a jakość uzdatnianej wody spełnia wysokie standardy. Razem ze Związkiem Gmin do Rzecza Wisłoki gmina Jedlicze bierze udział w kolejnym dużym projekcie, jakim jest budowa instalacji solarnych na 4 budynkach użyteczności publicznej i 330 domach prywatnych. Gmina sięga również po alternatywne źródła energii, co można zaobserwować na budynkach użyteczności publicznej, gdzie pojawiają się panele fotowoltaiczne. W planach popartych uchwałą Rady Miejskiej gmina pomaga inwestorom zagospodarować tereny pod farmy paneli fotowoltaicznych. W trosce o środowisko gmina podjęła się trudnego zadania zamknięcia i rewitalizacji składowiska odpadów. W chwili obecnej po hałdach śmieci nie ma już śladu, a na ich miejscu powoli rośnie las. Wyzwaniem dla każdej gminy jest gospodarka śmieciowa. Na terenie gminy już od 13 lat prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Mimo trudności w optymalizowaniu kosztów odbioru nieczystości, władze Jedlicza starają się usprawnić ten proces. Wybudowano nowoczesną sortownię, przy której uruchomiono punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przez co obecnie osiąga wysoki wskaźnik recyklingu. Unowocześniany jest też sprzęt zakupiony przez Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, aby poprawiać jakość usług, w tym czystość i porządek na ulicach. Hołdując zasadzie jak Cię widzą, tak Cię piszą, władze Jedlicza starają się dbać również o estetyczną stronę miasta. Przez wiele lat zmieniała się zabudowa gminy. Wyremontowano główne place oraz obiekty użyteczności publicznej. W gminie nie zapomina się także o miejscach, w których kwitnie życie miejscowości. Domy ludowe są sukcesywnie odnawiane i modernizowane, tak by lepiej je dostosować do potrzeb mieszkańców. Stanowią one wizytówkę miejscowości i są miejscem spotkań działających na terenie gminy organizacji, stowarzyszeń oraz świetlic dla dzieci i młodzieży. O estetykę swojej okolicy dbają również sami mieszkańcy. Ważną inwestycją było postawienie nowego budynku Straży Pożarnej w Jedliczu, w którym znajduje się podstacja pogotowia ratunkowego oraz gminne centrum zarządzania kryzysowego wraz z remizą OSP. Gmina ciągle podnosi poziom gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na jej terenie. Zakupiła nowe samochody ratowniczo-gaśnicze oraz systematycznie doposaża wszystkie jednostki.
Lokalne władze przyczyniły się także do wybudowania nowego komisariatu policji. Nowoczesny i funkcjonalny budynek poprawił standard pracy funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Dbaniem o zdrowie mieszkańców gminy zajmują się działający na terenie gminy ośrodek zdrowia wraz ze swoimi filiami. Tutejsi pacjenci mogą korzystać z pomocy lekarzy specjalistów świadczących usługi w bardzo szerokim zakresie. To duże ułatwienie dla mieszkańców, którzy nie muszą szukać opieki medycznej w większych centrach, zwłaszcza że ośrodki i gabinety lekarskie, dentystyczne czy gabinet rehabilitacyjny w Jaszczwi są bardzo dobrze wyposażone. O rozwój kulturalny lokalnej społeczności dba Gminny Ośrodek Kultury. Na zajęcia ogniska muzycznego, szkółki wokalnej, grup tanecznych czy warsztatów plastycznych licznie przychodzi zarówno młodzież, jak i dorośli. Gminny Ośrodek Kultury to także organizator większości wydarzeń kulturalnych na terenie gminy. Uczta dla miłośników książek przygotowana jest przez Gminną Bibliotekę imienia Kaspra Wojnara w Jedliczu. Jest jedną z najstarszych instytucji upowszechniania kultury w gminie. Biblioteka podejmuje wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, historycznym i edukacyjnym. Jest również wydawcą wielu regionalnych publikacji. Prężnie działają również amatorskie zespoły śpiewacze takie jak Magnolia i Jarzębina oraz wielokrotnie nagradzana na festiwalach ludowych kapela Kamfinioki. Charakter działań kulturalnych miasta determinuje w dużej mierze także związana z tym terenem postać Marii Konopnickiej. Znaczną część życia ta słynna poetka i autorka bajek dla dzieci spędziła w pobliskim Żarnowcu. Dziś zamieszkiwany przez nią dworek, przekształcony w muzeum, jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów. Przywiązanie do tradycji to w Jedliczu nie tylko pusty frazes. Znajdująca się obok żarnowieckiego dworku XIX-wieczna szkoła ludowa ma za zadanie ocalić od zapomnienia i przybliżyć młodym pokoleniom, jak wyglądała nauka ich dziadków. Zadanie to realizowane jest nie poprzez suche opowieści i wykłady, a przy praktycznym użyciu archaicznych pomocy naukowych, liczydła czy gęsiego pióra. Szkołą opiekuje się Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu. Gmina Jedlicze stawia sobie za cel nie tylko utrzymanie dobrego poziomu szkolnictwa, ale również jego rozwój. Przy szkołach powstają bezpieczne place zabaw. Potrzeby uczniów się zmieniają. Władze gminy to rozumieją i sukcesywnie dostosowują placówki do aktualnych potrzeb, tak aby nauka odbywała się w nich z duchem czasu w przyjaznej i miłej atmosferze. Placówki oświatowe zostały termomodernizowane i doposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Nie tylko kultura odgrywa w gminie duże znaczenie. W charakter Jedlicza wpisana jest rekreacja. I to nie tylko za sprawą naturalnego położenia, w którym łatwy kontakt z przyrodą zachęca do aktywności, ale także poprzez działania ludzi tworzących warunki do niebanalnego wypoczynku. Stwarzanie optymalnych warunków do uprawiania sportu znalazło wyraz w powstającej infrastrukturze sportowej. Na terenie gminy modernizowane są boiska sportowe i powstają nowe tereny rekreacyjne. Swoistym centrum rekreacji jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu, usytuowany w nowoczesnej hali sportowej. To baza dla miłośników wszelkiej aktywności i rozwoju, w wielu dyscyplinach pod okiem trenerów, którzy stanowią największe bogactwo gminy, ponieważ poświęcają swój czas i energię, by w młodych zaszczepić pasję do sportu. Dzięki zrównoważonemu rozwojowi, a w szczególności dbałości o rozwój infrastruktury, gmina Jedlicze stanowi bardzo dobre miejsce do lokalizowania inwestycji. Na jej terenie działa kilka dużych zakładów i setki mniejszych. Budowany przez lata z drobnych elementów, charakter Jedlicza odsłania prawdziwe oblicze gminy. Gminy żyjącej swoim rytmem, nadając tempo zmianom. Zmianom czasem przez niektórych niezauważalnym. Czasem przyjmowanych jako coś naturalnego, ale zawsze z korzyścią dla mieszkańców. Gmina Jedlicze to miejsce, które na pewno warto odwiedzić, ale znacznie lepiej jest w nim pozostać.